Kasiu mieszka w jednej z najbogatszych gmin w Polsce. Suchy Las swój dynamiczny rozwój zawdzięcza położeniu, blisko Poznania, przy trasie krajowej. Jest rozbudowana infrastruktura, ale jest też i natura. Góra Morasko i wyjątkowe jak na Wielkopolskę pofałdowane tereny to nie lada gratka dla biegaczy i rowerzystów, a dla szczęśliwców możliwość delektowania się takimi widokami. Wśród nich jest znany raper Jacek Mezomeyer. Popularność przyniosły mu takie hity jak Sakrum, Ważne czy Krajobraz po bitwie. Prywatnie aktywny pasjonat biegania i tenisa, mieszkający w Suchym Lesie od kilku lat. Jesteśmy w podpoznańskim Suchym Lesie w domu rapera Jacka Mezomeyera. Witam serdecznie. Witam serdecznie. To zaczynamy od początku. Dlaczego decyzja o zamieszkaniu właśnie w Suchym Lesie? Ja mieszkam w Suchym Lesie tutaj, w swoim domu już ponad 8 lat, także dosyć długo, ale tak naprawdę związany z Suchym Lesem jestem od urodzenia. Ponieważ moi rodzice tutaj kupili działkę już w latach 80. i to była taka typowa działka, czyli mieszkaliśmy na osiedlu Przyjaźni w bloku, a tu przyjeżdżaliśmy na weekendy i szczerze, już wtedy jak miałem te 10-12 lat, postanowiłem sobie, że chciałbym tu kiedyś wybudować dom i tu mieszkać, także Suchy Las for life, można powiedzieć, tak? Od tamtego czasu już sporo się zmieniło. Teraz prowadzisz bardzo aktywny tryb życia, chociaż wówczas w zasadzie również, ale teraz bardziej niż piłka nożna bieganie, startujesz w półmaratonach, grasz w tenisa, wygrywasz puchary. Czy obecnie ta okolica zapewnia warunki do realizowania tych pasji? No, jeśli chodzi o bieganie, to Suchy Las jest rewelacyjnie położony, bo to wszystko tu jest blisko, blisko Poznań, blisko infrastruktura, ale także blisko las z Górą Morasko, także dużo podbiegów. Jest poligon, na który teoretycznie nie powinno się zapuszczać oprócz niedziel, ale można minimalnie zaryzykować i też w fajnych warunkach leśno-polnych pobiegać, także do biegania są tu fajne warunki już zaraz za płotem się zaczynające. Także Suchy Las pod tym względem mi pomaga. Nie gram już w piłkę, ponieważ trzykrotnie skręciłem kostkę, miałem bogatą karierę piłkarską, ale teraz nie gram, tylko obserwuję, ale mamy tutaj zespół Suchary, Suchy Las, piękna nazwa. Jest fajne boisko teraz pełnowymiarowe, wybudowane przy nowej szkole podstawowej, filii szkoły podstawowej z klasami 1-3. Także warunki są naprawdę dobre. Skoro już zacząłeś mówić o szkole podstawowej, no jesteś też tatą i jak z tej perspektywy oceniasz Suchy Las? Czy tutaj można coś fajnego zaproponować najmłodszym i też jakoś wspólnie, fajnie, ciekawie spędzać ten czas wolny? Mhm. Jeśli chodzi o szkołę, moja córka chodzi do trzeciej klasy i tu mogę jakąś małą wadę znaleźć sucholeskiej szkoły podstawowej. Jest strasznie zatłoczona, jest bardzo dużo klas. I dopiero w tym roku dzieciaki częściowo poszły do tej filii i to troszeczkę rozwiązało problem, ale nadal bardzo dużo ludzi się sprowadza do swojego lasu i to ta infrastruktura trochę nie nadąża momentami. Niemniej powstało 2 lata temu Centrum Kultury w Suchym Lesie, które daje fantastyczne możliwości pozaszkolne dla dzieciaków i moja córka, która chodzi obecnie na gitarę, na taniec, hip-hop, wszystko sobie realizuje tutaj 100 metrów od szkoły w Centrum Kultury. Także jest to świetne udogodnienie i to Centrum Kultury faktycznie funkcjonuje bardzo, bardzo dobrze. Sam miałem okazję zagrać tutaj koncert dla mieszkańców Suchego Lasu w lutym zeszłego roku. Wypadł, wydaje mi się, sympatycznie. Suchy Las tak naprawdę wyróżnia poligon, ale na tle innych podpoznańskich miejscowości wyróżnia też taka rozwinięta baza handlowo-usługowa. No to jak to jest? Czy raper Mezo sam robi zakupy? Zdarza się? Oczywiście. No jeśli chodzi o sklepy w okolicy, to mamy po prostu chyba wszystkie możliwe. Nie wiem, czy mogę wymieniać marki, ale mamy i Lidla, i Biedronkę, i Chatę Polską, i Piotr i Paweł. I to wszystko jest tutaj w promieniu 800 metrów. Także od wyboru do koloru. Z punktu widzenia artysty, wydaje mi się, że ważny jest też taki klimat miejsca, miejsce, które może zainspirować Ciebie do tworzenia. Jak to jest? Czy są jakieś Twoje ulubione miejsca, widoki w Suchym Lesie, które inspirują Cię do tworzenia muzyki? Tak, ja już też w wielu wywiadach mówiłem, że właśnie bieganie jest takim dla mnie fajnym momentem, kiedy resetuję sobie tak umysł i często gdzieś padają jakieś fajne inspiracje podczas biegania i to faktycznie tak jest. I tak jak już wspominałem, tutaj las w Suchym Lesie, czy poligon,
czy nawet tutaj przebiegniecie się wzdłuż tych uliczek domów jednorodzinnych, które zazwyczaj uśmiechnięci ludzie tu mieszkają, nie ma jakiejś frustracji i patologii tym bardziej, więc to jest już inspirujące. Niemniej teraz ćwiczę bardzo ciężko do maratonu i przestałem biegać w strefie komfortu, teraz biegam w strefie dyskomfortu i wtedy wszystkie myśli mi uciekają już w stronę po prostu nienawiści do biegania, która potem jednak po już ukończonym treningu znowu zamienia się w pasję. O swoich sportowych planach wspomniałeś, a co z muzyką? Jak to wygląda w najbliższym czasie? Co będziesz robił muzycznie? Nie, rok temu wyszła moja płyta i tak naprawdę kończę jeszcze promocję tej płyty. Tym kropką nad i będzie właśnie piosenka o bieganiu, bo za miesiąc biegnę w maratonie i mam tą piosenkę o bieganiu, ona już jest na tej płycie, która wyszła rok temu, ale chciałbym do niej zrobić taką podkładkę obrazem i z tych wszystkich moich zmagań półmaratońsko-maratońskich zrobić fajne takie wideo w postaci takiego making ofu. Taka moja walka biegowa. I to zakończy etap promocji tej płyty i w tym momencie zabieram się za nową płytę. Czy ona wyjdzie wiosną przyszłego roku, czy może jesienią tego roku, pewnie raczej wiosną przyszłego. To w takim razie życzę Ci połamania nóg na półmaratonie i dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo i polecam Suchy Las, Suchy Las Vegas. Odnalazłem sens w twoich oczach, w twoich włosach, klasyka. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał i będę wychwalał ten świat. Pod niebiosa tyle nieudanych prób, niezbadanych dróg, niepotrzebnych słów. Ona była tu jutro, pod nogi będą mi rzucać kłody znów. Ale dziś mów do mnie, młody.